Minas Tirith, nazywane również miastem królów, to stolica oraz najpotężniejsza fortecę Gondoru. Teraz rusza na nią wielka armia Mordoru, dowodzona przez rzecznika Saurona, któremu obiecano w nagrodę rangę namiestnika tej fortecy. Cześć, z tej strony BN23, witam w kolejnym odcinku kampanii z Bosia. Dziś jesteśmy pod Minas Tirith. O, także będzie dość nieźle. Czekajcie, sobie ściszę. Okej, już. No i mamy dość potężne siły, jakimi dysponujemy. I bitwa może być dość wyrównana. Nie mam swojego bohatera Haradrima. Tu jest druga armia Mordoru, która też dysponuje Haradrimami. Esterlingami również, orków może robić. Na zgóle na skrzydle tych bestiach. Troszeczkę mi się później włączyło nagrywanie na wstępie, bo warto też dodać, że oprócz rzecznika Saurona, któremu Sauron obiecał w nagrodę, zostanie... Dobra, fajnie, cieszymy się. Idź poekspić. Bo oprócz tego, że mamy tu rzecznika Saurona, któremu Sauron obiecał rolę namiestnika Minas Tirith po jego zdobyciu, będzie go wspierał również najpotężniejszy z dziewiątki, czyli Czarnoksiężnik Zangmaru. Dlaczego Czarnoksiężnik nie zostanie namiestnikiem fortecy? Ponieważ dla niego Sauron ma inne plany. Co się okaże w przyszłości w kampanii? Dobra, Esterlingów porobimy, bo zaraz tutaj bot może nas zraszować. Armii Gondoru też są dwie. Tu jest armia wspierająca taka z tych Fildomów, tak? Książę Imrahil z Dol Amroth poległ w bitwie, w jednej z bitew, także mamy innego dowódcę, ale tu mamy ogólnie siły z różnych Fildomów. No a właśnie tutaj w środku mamy potężną armię Anorien. I kim dysponuje? Mają kapitana takiego jednego. Ale oprócz tego, uwaga, Gondor ma w tej bitwie Gandalfa oraz Boromira. Także naprawdę nieźle. Deneya. O ty! Nie! Tak to nie. Break it for Sauron. Dobra. O nie, nie. I po builderze. Dobra, trolle trzeba robić, bo... No tutaj możemy wszystkie jednostki Mordoru praktycznie w tej bitwie. O nie, jest dość ciężko. Dobra, wycofaj się, będziesz strzelał z łuku. Slay them. Dobra, przydadzą się... O, idą. No oczywiście Gandalf jak zginie w tej bitwie, to może się jeszcze odrodzić później, natomiast Boromir jak zginie, no to zginie, tak? Boromir już nie ma żadnej drugiej szansy. Wycofaj się trochę. No, ciężko, ciężko będzie. Tutaj przycisnęli trochę, a tutaj co się dzieje? A tutaj mamy walkę przy bramie Minas Tirith. Dobra, troll się przyda. No, bitwa na pewno będzie dość dobra. Do walki. No, trochę narobili tych żołnierzy. Także tutaj walka będzie naprawdę... Może poprawię lekko kamerę cię. Także walka będzie tutaj naprawdę niezła. Cały czas coś się dzieje. Wiesz co, ty Morgrenie się zajmij tymi łucznikami.
O, tutaj naprawdę o armię orków ruszają hordy. Pięknie, o to chodziło. O nie. Sterlingowie mi się kończą, trzeba dorobić nowych. Dobra. Wyślemy im trolla. Cały czas walka trwa. Tych łuczników byś załatwił. I tutaj na przykład może rzucić włócznią ten mój Haradrim, także ciekawa zdolność. Ma mistrza ostrzy również. Dobra, trzeba ich trochę tam docisnąć. Już nie będzie to łatwe. Ciekawe, czy oni tego Aratora z całego zrobią. Tego bochcia. Dobra, musimy się rozwijać w stronę naszego sojusznika. O nie, o nie. Dobra, tutaj troll. Ciśnie, żeby zaraz mnie tutaj nie docisnęli za bardzo. Ojejku, więcej tego nie mieli. Dobra. Nie wchodź w nich, nie wchodź! No co ty robisz? Dobra, ładnie. O, ciężko, ciężko, dobra. Proszę ich tutaj, jak zaatakujesz ich od tyłu, to... A jednak... No dobra. No to chodzi o to, że oni pików w niego by nie skierowali, jak... Dobra, trolla jestem gotów poświęcić dla własnego dobra. Prepare for war, dobra. No ciężko było, już myślałem, że przegram, szczerze. Morgren ładnie expi. Teraz będziemy mieli 10 punktów, to już coś będziemy mogli działać. Kurde, zniszczyli mi. Dobra, to róbmy orków. To widzę, że trzeba będzie trochę pójść w ilość, a nie w jakość, żeby powstrzymać ten Gondor. O, trochę nas przycisnęli, nie ukrywam. Ciekawi zawodnicy. O nie! Dobra, ten mój bochć szybko. Nie, konnica. To pikinierzy, pikinierzy na konnicę. Pikinierzy na konnicę. Ale wjadą w te piki. Pięknie wjechali w te piki. Tak jak chciałem. Wybitnie. Nabili się jak... Dobra, wycofaj się, bochcie mój, ty drogi. Bo ciebie jednak szkoda. Dobra, orkowych łuczników róbmy. Bo na razie tylko na takich nas stać. Dobra. No, bawią się przednio tutaj gondorczycy. Aha, no to jest bohater, którego nie powinno to być, więc to akurat niezbyt. To się przyda. Ty się ulecz, no właśnie, dobrze. Tu się zaraz przydadzą nowe oddziały. No, trochę mnie przycisnęli, nie ukrywam. New Archers, dobra. No to może być dość ciężka bitwa. Give me some arrows, dobra. No jak fokusują budynki poszczególne, kurde. Trzeba było jakoś ich tam gdzieś przycisnąć. Moi sojusznicy tutaj atakują bramę, tak jak się spodziewałem właśnie. A ja by się przydało, żebym pocisnął tych trochę, co? To wiecie co? Wy idziecie tu... O! Idealnie, idealnie. Idealnie w pikinierów. Znowu konnica się wbiła jak należy. Ja potrzebuję tutaj dodatkowe oddziały.
Idźcie na nich, idźcie na nich. Budowniczego trzeba wycofać, dobra. Dobra, pięknie. I do przodu na nich. Enemies of Sauron, dobra, trzeba docisnąć. No nie. Czemu ci łucznicy poszli w ten głupi sposób, nie oszukujmy się. Dobra, ułatwmy sobie zadanie trochę, żeby nasze oddziały przeżyły dłużej. Pięknie. Pięknie ich te strzały załatwiły. Aha, mój przeciwnik, widzę, miał ten sam plan. I też mu się udało te strzały wyrzucić na mnie. Przydałoby się docisnąć ich trochę. Dobra, reprodukcja trzeba robić dobrą. Ja będę musiał... O, jest bohater, którego nie powinno być. A moi sojusznicy wdarli się do Minas Tirith. Dam im pieśń bojową. Mam nadzieję, że Boromir z Gandalfem by się mogli pojawić, bo byłoby mi bardzo miło, nie ukrywam. This way. Czuję, że to nie będzie... Trzeba ich docisnąć troszeczkę. No, trzeba docisnąć trochę. No, moi sojusznicy sobie ładnie radzą. Nie ma co. Jakoś im się udało wedrzeć do środka. Nie no, mam nadzieję, że ta bitwa za krótka to nie będzie. Dobra, są kolejni bohciowie. Oczywiście tacy, których być tu zbytnio nie powinno, ale... No to raczej nikogo nie... Ojej! Jak ominęli moje oddziały, żeby... Dobrze, że bohcia tu zostawiłem. No, ci nie pójdą tak łatwo, nie zniszczą. Nie zostaną tak łatwo zniszczeni. Tutaj. Łuczników, łuczników bijcie. Dobra, tutaj. Atak na nich. Przyda się pomoc tam, wojowników. O, tutaj widzę, moi przeciwnicy odparli atak Mordoru. Jakimś cudem, ale... No jednak można się w sumie było troszkę tego spodziewać, ale... No, tam troll padł. Minas Tirith jeszcze nie zostało zdobyte, nie ma tak łatwo. A ja liczę na pojawienie się bohciów oczywiście. Mam nadzieję, że jednak bohaterowie dobra się pojawią. O! Zabijcie sobie tego budowniczego. Poniszczmy wszystkie budynki. Ale dajmy im szansę też z bohatera zrobić. Dobra. Coś tu jeszcze jest? Przeszukajcie ten teren. Może coś tu się kryje. No chyba się... O nie, nie, nie. Akurat... Dobra. Skasowali mnie. Niestety. Dobra. Tam się przydadzą nowe oddziały. Żeby docisnąć do końca. O! Patrzcie, skądś nagle się wzięło więcej oddziałów i się zdołali obronić. Także czy nie będzie takie easy. Jak się wydawało. Tutaj też się obronili. W miarę. Zatrzymajcie się tutaj na razie. Musimy przegrupować siły. 7 koła HP. Pięknie. Dobra.
Możemy zrobić tego rzecznika Saurona, który jest moim dowódcą w tej bitwie, jakby nie patrzeć. Ojej, oj. Ale mi worków wjechali. Dobra, Sterlingowi wychodzą. Dobra, robię rzecznika. Tu coś odbudowali moi przeciwnicy. Ale są ciśnięci cały czas. No na początku byłem tak ciśnięty, że ja nawet nie miałem jak ulepszeń dla moich jednostek przygotować. Dobra, widzę, tutaj bawią się przednio. Fajnie by było, jakby Gandalf, Boromir się pojawili, jacyś buchciowie, którzy faktycznie mogą się tutaj pojawić. Dobra, ponawiamy atak na bazę wroga. No tak też, wbrew pozorom, czas jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ zdobywam coraz to lepsze punkty, tak? Znaczy zdolności za punkty. Oczywiście, to miałem na myśli. Teraz będę mógł na przykład ich obrzucić kamykami. A, odbudowali sobie. Jest! Jest Gandalf! Oczywiście wiadomo, że Gandalf może się odrodzić w kolejnej bitwie, tak? Ale jest Gandalf. Możemy załatwić białego czarodzieja. Co oczywiście chcę wykonać. Chyba, że biały czarodziej załatwi... Znaczy, szary czarodziej jeszcze. Bo to jest Gandalf szary oczywiście. No, trochę nas pocisnął. Ale trzeba go było jego pocisnąć. Dobra, mamy Gandalfa, no to jest jakiś bohater sensowny. Jakby jeszcze zrobili Boromira, to by było fajnie. No tutaj widzę, moi sojusznicy cisną. Ale na razie im to nic. O nie, pałac Haradrimów taki miałem ładny. Dobra, rzecznik Saurona przybył. Ej, ten Gandalf ma mało życia, wbrew pozorom. O nie. Jak Gandalf zginie z ręki rzecznika, to będzie naprawdę super. Będzie piękne. Tylko ja muszę tego rzecznika mieć pod kontrolą. Bić tego Gandalfa. Oczywiście, żebyś uważał też na tych pikinierów. Pięknie. Gandalf padł. Wykonałeś swoje zadanie, rzeczniku. Ej, a ty się też troszeczkę poniosło cię, dobra. Orks. No, tutaj moi sojusznicy, znaczy przeciwnicy się bronią. Ale Gandalf padł i to z ręki kogo? Rzecznika Saurona, pięknie. Piękna historia. Jeszcze jakby Boromir albo Arator się pojawili. No troszeczkę trzeba ich napierać do przodu cały czas na nich. Żeby nie mieli za łatwo. No na razie tym, co mamy, tak? Nie są to jakieś specjalne oddziały, ale żeby no troszeczkę docisnąć tych gondorczyków. No jeszcze jak powbijam punkty trochę, to będzie można myśleć o czymś sensownym. Zabij tych pikinierów, to wtedy rzecznik by nam pomógł. Czy on może siąść z konia, ale nie chcę, żeby coś mu się stało, więc dlatego tak na niego uważam. Dobra. O, jest Nazgul. Jest skrzydlata bestia. Bohater, który oczywiście może się tu pojawić w tej bitwie. Jak najbardziej. Dobra. Otóż to może być zaraz koniec moich przeciwników.
Dobra. O nie, tutaj konnica atakuje. Nawet do przodu, do przodu. Rzecznik wbił i Morgren też bił, ładnie. Niszczyć. No, tutaj chyba zaraz się skończy. Minas Tirith jest zdobywane. Także niepotrzebna jest żadna z mojej... moja pomoc. Dobra. Wycofaj się, wycofaj się. Dobra. Nie, nie, nie. Tak się nie robi. Bohater może miażdżyć wrogów tarczy. A coś możesz zrobić? No, Minas Tirith właśnie zostało zdobyte. Teraz musimy pokonać jeszcze naszych przeciwników tutaj. O, pięknie. Trolla bojowego przysłali mi do pomocy. Super. Ty się zregeneruj. A ja też bym sobie tego ładnego trolla zrobił, fajnego. Albo dobra, troszeczkę odbudujmy się. Dobra, moi sojusznicy atakują wojownikami i bestiami, to ja wspomogę ich łucznikami. Wspomogę ich z dystansu właśnie w ten sposób, oto. Aby tego Boromira zrobili, to by było uroczo. A, 10. poziom ma. Tutaj trolla pokonają. Nazgul ich sfirował. A, użyli tego, dobra. No to co, Boromir ucieknie? O nie! Kurde. Sprytnie. Dobra, ja tutaj się wzmocnię. Jeszcze troszeczkę tę bitwę pociągniemy. O, pojawił się bohater moich sojuszników, Saladan. Super. Kurczę, cisnął, cisnął. O, jest szansa, żeby kolejny bohć, tym razem moi sojuszników zginął. Ale ciekawe, czy tak się stanie? Myślę, że nie, no. Chyba, że go puszczą tak. O, orków wybili. Strzałami, ale bohciowi nic nie zrobił. Dobra, zabij sobie budowniczego. Pięknie. No to jest to niszczone. No to zapowiada się, że... No Gandalf zginął, tak? Tylko, że Gandalf się odrodzi. A Boromir najprawdopodobniej wraz z Aratorem będą musieli się wycofać, a właściwie to uciec do Dol Amroth. Na to wygląda. Jeżeli... Dobra, pomóżmy. No to tego trolla zaraz ścisną i jednego i drugiego. Także pomoc moich sojuszników się przyda. Znaczy moich sojuszników, moich bohciów się przyda. Pomoc dla moich sojuszników. Idź niszczyć stajnie, a ten troll się zajmie tymi. Dobra, splugawili jeszcze ziemię, pięknie. Idzie kolejny troll. Against the power of Mordor, no victory, tak jest.
Piąty poziom do ekspiony. O, Gandalfa zrobi po raz drugi. Szkoda, że nie zrobi... A się pobawię jeszcze po ekspie tego rzecznika. Widzę, Gandalfa zrobili po raz kolejny, ale on chyba z tym... Ło, Mumaka zrobili, wow, szanuję moich sojusznicy, szanuję sojusznicy. Za zrobienie tego. Oj, Faramira zrobili, tylko że Faramira w tej bitwie to być nie powinno. Dlatego na Faramira to ja mam coś specjalnego. Pięknie, okalaczające uderzenie, dobra. I mistrz miecza. Obrońcy miasta nie zdołali wstrzymać liczniejszych oddziałów wroga, a czarodziej Gandalf przypłacił tę bitwę życiem. Z kolei kapitanowi Boromirowi udało się uciec do fortecy Dol Amroth. No, Gondor jest bliski upadkowi. Taka sytuacja. Nie no, bitwa nie najgorsza, choć mogła być lepsza. Fajnie, że się pojawił Gandalf, także był jakiś bohater, który powinien się tu pojawić. Fajnie, że moi sojusznicy zrobili tego Haradrima. Nie zdąży się pojawić Witch King, no ale trudno. No ale mamy przejęcie Minas Tirith. I namiestnikiem Minas Tirith w tej chwili jest Rzecznik Saurona. Także robi się ciekawie. No cóż, Gondor troszeczkę dostał, jak na razie. W tej bitwie przegrał. Ale jeszcze będzie miał kilka szans. Jeszcze królestwo nie upadło. No zobaczymy, jak sobie zło poradzi. No cóż, tu byłby 1, 2, 3, także trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć!